Witam serdecznie. Zobaczcie, jak można zrobić takie zadanie. Wiadomo, że jedna lekcja trwa 45 minut. Oceń prawdziwość podanych zdań, zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. No i pierwsze zdanie. Jedna lekcja trwa 4 kwadranse. Czy to jest zdanie prawdziwe czy fałszywe? Więc teraz tak, wiemy, że jeden kwadrans to jest 15 minut, a my mamy 45 minut. Więc 45 minut podzielmy na 15. Ile piętnastek jest w 45? 3. Więc co? Powiemy, jest to zdanie fałszywe, ponieważ jedna lekcja nie trwa 4 kwadranse, tylko 3, bo 45 minut to są 3 piętnastki. I przejdźmy do drugiego zdania. Jedna lekcja trwa 0,75 godziny. Jak to sprawdzić? Wiemy, że jedna godzina wszystkich minut ma 60, ale my mamy tylko 45 minut. Więc co zrobimy? 45 podzielimy na 60. Ile to będzie w ułamku dziesiętnym? Więc działania wykonam sposobem pisemnym. 45 podzielić na 60. 45 niestety jest 0,6. I co dalej? Dopisuję na górze przecinek, a na dole dopisuję 0. I teraz mam już 450 podzielić na 60. W myślach sobie opuszczam te dwa zera, 45 na 6 to jest 7, tak? Czyli 450 na 60 to też będzie 7. Dlaczego 7? Bo 7 razy 6, 42 i 1, 0, 420. I odejmujemy 420, bo 7 razy 60 to jest 420. Odejmujemy, zobaczymy, jaka jest reszta. 0 odjąć 0 to jest 0, 5 odjąć 2 to jest 3, 4 odjąć 4 to już jest nic. I teraz czy w 30 mieści się liczba 60? Nie, ale możemy dopisać 0 kolejne, ponieważ już jesteśmy po przecinku. 300 podzielić na 60, troszkę trudne działanie, ale mogę zrobić tak, w myślach sobie 0 skreślę i mam 30 podzielić na 6. 30 na 6 to będzie 5. W takim razie 300 na 60 to też jest 5. Dlaczego? Bo 5 razy 3 to jest, 5 razy 6, przepraszam, to jest 30 i 1, 0 to będzie 300. Więc 45 podzielić na 60 to jest właśnie 75 setnych. Czyli jakim ułamkiem z całej godziny jest jedna lekcja, 45 minut, to jest 75 setnych. Więc tutaj wskażemy zdanie prawdziwe. Dziękuję i życzę samych sukcesów.